Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Disney Aladdin's In Nasira's Revenge. A raczej Disney's Aladdin In Nasira's Revenge. I nagrywam kontynuację poprzedniej sesji 27 grudnia, czyli w moje urodziny. Już jesteśmy po świętach z kolei, tak więc ta sesja trochę później do was dojdzie. Więc dlatego nie zdziwcie się, jeżeli tam mówiłem na przykład, że życzę wam wesołych świąt, ale przynajmniej Pomidor nagrywający wtedy Aladdina wam również życzył wesołych świąt. Bez zbędnego przedłużania kontynuujemy Ancient City i jedziemy z Koksem, ponieważ musimy przejść tę gierę i mieć ją już z głowy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wypadałoby ją przejść już do końca roku, żeby mieć ją z głowy i zakończyć sobie tę gierkę, tę produkcję. Zaczynamy z dosyć straszną muzyką w tle, jak słyszycie. Taka naprawdę bardzo straszna muzyka nam tutaj towarzyszy, nie podoba mi się to. Przed jakby ogarnięciem tego, przed jakby obejrzeniem tego początku, to mogliście zauważyć, że wróciłem do poziomu Jasmine i udało mi się nadrobić stracone monety, które były naprawdę w tak żałosnym miejscu pochowane, że to się w pale nie mieści. Czy ja mam coś do rzucenia? Nie mam. Poczekajcie, kurde, przepraszam na chwilę, jeżeli chodzi o kamerkę, że tak ruszyłem, ale chciałem po prostu troszeczkę sobie coś poogarniać. On chyba jest nietykalny, więc dobra, nawet nie będziemy teraz próbowali cokolwiek robić. Mamy jakieś schody do góry. O kurde, co to są za rasiczki? Ty, normalnie rasiczki z tego, z Jacka i Daxtera, albo z Crasha Bandicoota. O cholera, kurcze pieczone. Wiecie co jest najgorsze, że ja tutaj w ogóle nie wiem, nie znam lokalizacji Red Gemu, więc może być naprawdę bardzo krucho, jeżeli chodzi o ten poziom, a bardzo chciałbym zrobić 100% i mieć już to z głowy. Ale zobaczymy co tutaj będzie. Ogólnie jak widzicie też troszeczkę tło się zmieniło. To jest z tego powodu, że musiałem na nowo zrestartować ustawienia. DuckStation, to znaczy same mi się one zrestartowały. Więc musiałem na szybko sobie ustawić na nowo, tak jak mniej więcej miałem wcześniej. A niestety problem jest taki, że no nie mogłem tego inaczej ustawić. Dobra, to możemy w ogóle w jakikolwiek sposób przesunąć? Czy ta harfa po prostu taka o sobie będzie stała? Chyba ona taka o sobie będzie stała. A co tu w ogóle jest? Nie kumam tego kompletnie, nie wiem co tutaj się odpierdziela, więc chyba sobie stąd pójdziemy. Mamy 12 na 53 monety, no tak jak już zresztą powiedziałem poprzednim razem, jeszcze przed świętami, dzień przed świętami, ta gra już robi się coraz krótsza. Po prostu widać, że te poziomy są dosyć krótkawe i szczerze powiedziawszy, to jest tylko już kwestia czasu, aż my zrobimy 100%. Dobra, wydaje mi się, że trzeba będzie to przesunąć do tego pyłu. Tak mi się wydaje, tylko problem jest taki, że to za szybko się przesuwa. Nie wiem o co tu chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Troszkę zaczyna mnie to irytować, że nie mogę nic zrobić. Bo poziomy coraz trudniejsze się robią. Robią się krótsze, ale też i coraz trudniejsze. Dobra, tam coś jest. Yeah, mamy Genie Token. 1 z 1, tak więc okej, okay, tu już mamy zrobione co trzeba. I teraz tutaj schodzimy.
Okej. No i po co to? Tam widzę, że kolejny szkieletor chce się z nami napierdzielać. Kurde, sporo tych monetek tu będziemy mieli. Ale przydałby się teraz ten napój Gina, żebym mógł się wyleczyć. I co teraz? Aha! Czyli dobrze ogarnąłem, że to coś trzeba będzie do tych. Dobra, to nas, te nutki nas będą atakować, tak więc sobie stąd idziemy, bo my chcemy jeszcze żyć. Czyli dobrze ogarnąłem, że te trójkąciki trzeba właśnie w te pola przesuwać. Tylko nie każdy chce się tam przesunąć, to jest niestety taki problem. Dobra, tu mamy checkpoint. 30 monetek. Proszę was, ja pierdzielę, musicie mnie naprawdę tak zaskakiwać? Nawet nie mam możliwości się obronić, kurde. Ale na szczęście tu gdzieś chyba będą. Tu gdzieś chyba będą te. Ten napój Gina, żebym mógł się wyleczyć. A więc elegancko. Nie powinno być żadnego problemu z tym. 36 na 53. No to już mamy. No niewiele nam brakuje. Okej. Tych nie możemy atakować, więc musimy ich unikać. O nie. Halo, halo, ty. Ty no, patrzcie, kurde. Moneta nam się zbugowała. Dobra, mamy tu Red Gema, więc tu chyba krata powinna się otworzyć. Dokładnie tak. Już się otworzyła. Mam nadzieję, że nie odebraliście to jako desynch audio ani nic. Ale wszystko jest w porządku, jak najlepszym. Po prostu troszeczkę za szybko się ta konfrontacja skończyła. Dlatego może to brzmieć, jakby to było jakieś, nie wiem, desynch audio, ale mam nadzieję, że tak nie zostanie to odebrane. Więc dobra, teraz możemy już iść tam na początek. Kurde. Dobra. I elegancko. Tu już mamy zrobione co trzeba, wracamy się teraz tutaj i teraz pytanie za 100 punktów, gdzie możemy przejść. Tu mamy zablokowane... Tu mamy też zablokowane przez tamtego głąba. Tu przy okazji mamy napój Gina. Więc cofnijmy się teraz tutaj, bo może tutaj coś trzeba zrobić. O Jezu. Witam serdecznie ponownie. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli w miejscu, gdzie trzeba będzie przesunąć znowu tego klocka. Jakkolwiek to oczywiście brzmi, lub jakkolwiek to nie brzmi. Oj, to może się nie udać. Miejmy nadzieję, że się uda. Chociaż nie chcę nic obiecywać. Ty, uda się chyba. Ty, elegancko. Jest! Ty, ogarnąłem to za pierwszym prawie że razem, można by powiedzieć. Znaczy, dlaczego za pierwszym prawie że razem? A dlatego, że po prostu, no, miałem z tym tutaj problemy. A teraz... Możemy sobie stąd dumnie uciekać. I przy okazji mnie nuta trafiła. Nie jest dobrze. Jest tragicznie, bym mógł nawet powiedzieć. Nie, no jest dobrze w sumie. Aż tak źle. O kurczę, pieczone. Przepraszam was najmocniej za tego palucha, ale ten... Musiałem tutaj sprawdzić co i jak. Dostaję teraz dużo życzeń, bo wiadomo, no nagrywam to w moje urodziny. Bardzo się w ogóle cieszę za pamięć. Ogólnie wam też chcę podziękować na poście, bo pod moją społecznością, bo widziałem, że również napisaliście mi ciepłe słowa, jeżeli chodzi o urodziny. I przede wszystkim tobie, Nero, dziękuję, bo Nero do mnie zadzwonił, jak byłem na ZW. Bardzo pozdrawiam. I powrotu do zdrowia, tak jak zresztą powiedziałem przez telefon, bo się troszeczkę zachorowało. No niestety, no zima lub ogólnie jesień to... Są takie pory roku, gdzie no łatwo jest zachorować, nawet chyba łatwiej niż na lato lub wiosnę. Tak więc no jest trochę nieciekawie. Ale ja swoim kurde ziomkom, przyjaciołom zawsze życzę
powrotu do zdrowia, jak są chorzy i ogólnie zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze w dzisiejszych czasach i myślę, że się tutaj wszyscy bezapelacyjnie nie zgodzimy z tym stwierdzeniem. Dobra, tutaj trzeba było głąbów pocisnąć. Elegancko. Pyk, 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 pyk. O nie! Zostałem pociśnięty. Najgorzej. No dobra, jestem z powrotem po raz kolejny tutaj. Jak widzicie, znowu mam zero żyć. Lub nie widzicie, ponieważ moja kamerka zasłania. I teraz znowu trzeba będzie tutaj pocisnąć towarzystwo. No niestety, po moim ostatnim failu, gdzie sobie zginąłem, powiedzmy, że na śmierć wolę sobie nie pozwolić, gdyż naprawdę jestem w bardzo, ale to bardzo złym stanie. I brakuje nam jednej monety. I gdzie ta jedna moneta jest? To jest doskonałe pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź. Dobra, mamy tu przycisk. Watch the organ play the sequence, then jump on the pedals to play it back. If you mess up, jump on the button to start again. Bravo! Now you practice just in case you need to perform an encore. No i elegancko. Kolejne, że tak powiem, drzwi zostały nam, raczej nie drzwi, a brama kolejna została nam otworzona, więc teraz możemy tam iść w tamte rejony. Więc myślę, że żeby w miarę to dynamicznie wyglądało, to ja po prostu sobie zrobię cięcie i widzimy się za chwilę w takim razie. Mam nadzieję, że wam to przeszkadzać nie będzie. Dobra, jesteśmy teraz sobie tutaj. Tak jest. Dosłownie wyszliśmy sobie. Tu byliśmy. Więc teraz gdzie się drzwi nam otworzyły? Gdzie się nam brama otworzyła? Tu już dawno była otwarta. Tu też była otwarta. Tu. Tu. Tu byliśmy. Gdzieś tam się brama otworzyła, ale nie widziałem gdzie. To chyba tutaj było. Może tutaj właśnie. Nie no, tutaj mieliśmy boss fighta. Przepraszam bardzo, ale chyba, że tam musimy przejść. Bo tu coś jest, kurde. Tutaj jeszcze przecież coś mamy, nie widzicie? Kurde. Trzeba załatwić tych gnojków, bo oni mi HP zjadą. Dobra, to już tam po jednym. Dobra, roślinki już nie ma. Teraz tego trzeba będzie uniknąć. I zium. Elegancko. Jest. Jest, 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 jest. Dobra, dobra, teraz uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. Byleby nas nuty nie dorwały. Tu oczywiście również unikamy roślinek. Tak jest. Dobra, wyszliśmy. Wyszliśmy, jesteśmy bezpieczni. I teraz tutaj mamy przejście. Oh yeah. Jest i frajer, kurde, który zostanie pociśnięty. Dobrze jest. Tylko zastanawiam się, gdzie tam ta brama się otworzyła, kurde. I jeszcze ci mało? Jeszcze ci mało, gościu? To spływaj stąd, kurde. Gdzie tam ta brama się otworzyła, którą otwierałem niedawno? To mnie zastanawia bardzo. Dobra. Checkpoint. Przydałoby się, kurde, jakieś podładowanie życia, wiecie, jakiś, kurde, sok z gina czy coś takiego. Przydałoby się, bo ja mam naprawdę upłakany stan zdrowia. Jeżeli mam być szczery, dobra. Haha, chyba tutaj się te drzwi otworzyły, tak mi się wydaje. O nie! O nie! O nie! Zas mnie dojadą, śmiecie. Dobra, jest. Coś, czym mogłem się wyleczyć. Chociaż przez chwilę.
Kurde. Ale słabo. Mam mało HP. Tylko jeden demon został. Tylko jeden demon został. O kurde, to jest normalnie boss fight. W tym momencie. No ale nie chcę marnować kamieni. Hot u gnoju. Chyba padł śmietnik. Dobrze mu tak. O Jezus Maria. Oh. Jeszcze jeden red gem i jedna moneta. Trzeba jakoś dać radę, trzeba jakoś dać radę. Elegancko, dobra, jedziemy z koksem. Jezus Maria. Tutaj nie ma nic. Dobra, to co nasze zdobyte. Mamy dwa koła zębate. Aha, i wróciliśmy tutaj, dobra. Teraz szybko, szybko, totalny speedrun, spadamy stąd. O, przy okazji nazbierałem kamieni trochę moich. Znaczy moich, no, kamieni, na które ja zasłużyłem sobie. Będę mógł teraz tego ziomka pocisnąć. Ty, bez kitu. Rzućmy w niego. O to chodziło, dobra. Musiał on oberwać. Teraz jedno muszę zrobić, bo obawiam się jednej rzeczy, że jak przekroczę teraz te przejście, to tu już się poziom zakończy, a bardzo tego bym nie chciał. Dobra, nic się nie stało. Jednego koła zębatego nam brakuje. Bo inaczej ta winda nie poleci do góry. Czyli trzeba byłoby się teraz cofnąć do... Nie wiem, czy tutaj czasem nie trzeba się cofnąć, chociaż nie, tutaj nie. To może tutaj. Ale w to też wątpię bardzo. Tam mamy przecież przejście, ale tam jest jeszcze roślina. Tylko nie wiem, czy ja tam doskoczę jakkolwiek. A spróbujmy tędy pójść. Bo tutaj są te szczury, tu są te głąby. A my będziemy jakoś tak teraz unikali i kamieni i tego wszystkiego, bo tu powinno być jeszcze jakieś teoretycznie przejście. No właśnie, tu się nam przecież jeszcze krata otworzyła. O. A wilk, o wilku mowa. No, i tak oto została roślinka porobiona. I teraz powrót. Teraz powrót. Powroty są zawsze najgorsze, moi drodzy. Tego trzeba naprawdę unikać tutaj tych wszystkich głąbów, wszystkich kamieni spadających. I jak najszybciej się, kurde, dostać. Bo szczury nas też mogą tutaj zaatakować. Nie wspominając już o tych padalcach. I będzie elegancko. Dobra, brakuje nam ostatniego koła. I gdzie to nas zaprowadzi? O Jezus Maria, moi drodzy, udało się. Pokonałem tego szkieletora zasranego. Wszystko fajnie, tylko teraz brakuje nam jednej monety, nie? Dobra, udało się. Szkieletor został pokonany. Teraz, kurwa, najgorsze. Chociaż, nie, no, nawet nie jest najgorsze. O, dobra. Teraz chyba będzie najgorsze, bo tutaj będziemy musieli grać znowu. O nie, znowu to samo. A gdzie jest w ogóle tutaj ostatnia moneta? Nie ma tutaj? Gdzie jest ostatnia moneta, którą zgubiłem gdzieś? Oh my, watch the organ play over there, my boy. Jump.
koniec poziomu normalnie. Jedną monetę żeśmy zgubili. Myślałem, że to trochę dłużej nam zajmie. Okej. Chociaż dodatkowe życie mamy. Elegancko, przepraszam najmocniej, aż mi się odbiło. Teraz będzie runda bonusowa. O Jezus Maria, Jasmine. Najgorzej. Się udało, kurde, 18 Blue Genie Gem. Powiem wam szczerze, może i trochę narzekam na te rundy bonusowe Gima, bo problem jest taki, że one są, kurde, powtarzalne mega i to już aż nie chcę patrzeć, kurde, 50 raz z rzędu, jak musisz Jasmine jechać na deskorolce, co nie? Chociaż z drugiej strony lepiej, żeby były powtarzalne, niż żeby były jakieś uber trudne. Thank you, Aladdin. I thought I was... Znowu mamy walkę z Evil Sultanem. Tym razem walczymy z nim na... No sami widzicie, gdzie my walczymy. Mój ulubiony typ gry, jeżeli chodzi o Aladdina. Po prostu musimy latać i kurde naparzać w niego, kurde kamehameha. Ale ogólnie przyznam, że sama konfrontacja jest dosyć fajny sposób przedstawiona, jeżeli chodzi o walkę ze złym sułtanem. No i ogólnie sam koncept na poziom jest całkiem fajny, w sensie bardzo mi się podobają obiekty, które tutaj nam w tle towarzyszą, plus sceneria, w jakiej się obecnie znajdujemy, czyli takim wieczorem to wszystko się dzieje. Trochę mu HP zjechałem, muszę przyznać. Nie wiem, co ja teraz mam zrobić. Bo się do mnie, kurde, mega przybliżył i ja trochę nie wiedziałem za bardzo, co mam zrobić. Ale muzyka, która tutaj towarzyszy, jest też, kurde, bardzo fajna. A, nietykalność sobie włączył typ. Cheater. Wie, że przegra. On znowu, kurde, nietykalność mode. Invisibility mode. Dobra, po nim. Padł, za pierwszym razem. Kurde, elegancko. Coś żeśmy zebrali. Oczywiście, że chcę zapisać, jak najbardziej. Kurde, po takich przeżyciach to jest ostatnie, co chcę zrobić, czyli zapisać grę. Hello, we meet again, Aladdin. How did you find me? The source of my abilities are far too complex even for you to understand. I'm gonna send you back to where you came from. Why, thank you for falling into my trap. I'll take care of those artifacts now. Oh, better luck next time. What is this place? Thank you.